zamiłowanie po prostu. To taka praca, że trzeba cierpliwości do tej pracy. A jak ktoś taki szach, bach, żeby to prędko, to nie pójdzie tak. Ja kiedyś mieszkam na wsi i jak dziecko znaleźliśmy taką płochę, to jak da się dowiedzieć nazwy. I my jako dzieci piasek tym chcieliśmy, bo nie wiedziałem co tego słowa. Postaramy się coś z tego wynieść, no i może tam jakieś czułenka będziemy coś robić. Lat robię już te chodniki, to przez 15 lat to wyrobiła, około 1000 metrów. Rozpuszczam swetry jakie niemodne i swoje, i z Aniteksu, co się kupi, tylko wybieram, żeby mocne było, bo niemocne to tu się nie nadają. Jak cieńsza, to dodaję bawełniane jeszcze nitki, dowijam, który cieńszy swetr. Jak grubszy swetr, to i tak idzie. Metr chodnika to trzeba 200 nitek, żeby było. To trzeba snuć, no z godzin z 5 przejdzie. Później nawinąć, za 2 godziny przejdzie na ten walek, to wszystko nawinąć. No i na zrzucanie też kilka godzin, tu nawlekanie te do niczejnicy i do plochy. Trochę zajmuje, ale... A tkanie, no to tak, żeby ktoś szmatek naciął, to można i 2 metry zrobić, posiedzieć przez dzień. Ale naciąć szmatek i zrobić, to metr to wystarczająco. Jeśli chodzi o nasz region, jeśli chodzi o Podlasie, w szczególności Sokolszczyznę, krajki wykonywano w technice, która nazywa się techniką tkania na nodze. Na naszych terenach bartko się praktycznie nie pojawiało. Technika tkania na nodze jest troszeczkę trudniejsza, jest bardziej żmudna i muszę powiedzieć, że gdyby nasze tkaczki miały możliwość korzystania z bartka, zdecydowanie bardziej wolałyby pracować na nim, dlatego że rozdziela nam osnowy. Bartko tkackie jest rodzajem najprostszego krosna, który możemy sobie wyobrazić. Można tu zobaczyć wszystko, co w tkactwie jest ważne, co jest ciekawe. Są pracownie krainy wątku i osnowy, jest to 12 tkaczek, które są umiejscowione na tym szlaku. Można zobaczyć tkaninę dwuosnowową, sejpak, perabory, krajki, a jak również chodniki, nawet gobeliny i makramę. Można nie tylko zobaczyć, ale można też poznać, jak to się wykonuje. Więc każdy, kto przyjdzie na festiwal, będzie mógł sam spróbować swoich sił właśnie w tych wszystkich technikach tkackich. Służy to temu, by mieszkańcy też Białegostoku i okolic, turyści mogli się poznać właśnie to, co mamy tutaj w naszym terenie najważniejsze, czyli mnogość wzorów, technik tkackich, spróbować i zakochać się w tym. Technika wyjątkowa, wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski w 2016 roku. Nieliczne tkaczki, które pamiętają tą umiejętność, przekazują wiedzę młodszemu pokoleniu. Wzór, który potrafiły robić najzdolniejsze dziewczyny, nie wszyscy potrafili tkać, bo był żmudny, długotrwały i młodym dziewczynom prawdopodobnie tak kiedyś mówiono, aż się kręciło w głowie, co by spamiętać te wszystkie umiejętności, które towarzyszą powstawaniu pereboru. Bo to był bardzo żmudny proces. Krosna rozstawiano na zimę. Tkało się, nie było takiego oświetlenia kiedyś. No później już się wiadomo, pojawiła ta elektryczność. Ale było łatwiej kupić w sklepie, niż samemu wytkać. Ale przyszły takie czasy, że w tej chwili młode dziewczyny chcą tkać i chcą sobie same wytkać. Proszę Pani, mamy krajki, mamy tkaniny pasiaki, mamy tkaniny szmaciaki, recykling, ale mamy też i na bazie tkanin, które robimy, też i spódnice. Tradycja pasiaków, to można by to wyciągnąć z tego, że kiedyś wieś była samowystarczalna. Hodowano owce, uprawiano len i kobiety zimą
tworzyły tkaniny i szyto na tej bazie stroje ludowe. Dłużej na przykład u nas, w naszym regionie, dłużej się utrzymało kobiety, chodziły w tych strojach. Mężczyźni wcześniej zarzucili, ale chodzili. To był strój taki odświętny, czy to był strój nietopny? To była zasada, że nowy strój to była odświętny, jak się podniszczył, to już był i na co dzień. Bardzo mi się podoba, jest bardzo różnorodnie, ciekawie. No ja to pamiętam, jak moja babcia też właśnie robiła takie chodniki, więc z przyjemnością naprawdę wydaje mi się, że bardzo ciekawy festiwal i oby takich więcej, także bardzo przyjemne wrażenia. Wrażenie jest niesamowite, szczególnie zwróciłam uwagę na tkactwo, które jest takie no, w moim pojęciu dość skomplikowane, ale w sumie no, dobrze wygląda. Poza tym cała otoczka jest bardzo przyjemna, atmosfera piękna. Całe szczęście, że nie pada. No, jest super. Jak byłam dzieckiem, to tak, widziałam jak babcia też tkała, to czułenko tak przesuwała. Także te krosna też znane mi były, ale już do tej pory zapomniałam, także z przyjemnością sobie przypomniałam. Dolożki moja, licha i plocha, a mój najmilszy już mnie nie kocha. On mnie nie kocha, on kocha inną. Dolożki moja, pójdziesz ty ze mną.